Co tu tak naprawdę robisz, Kalu Kestisie? Budowniczowie grobowca, Zepho, stworzyli też obiekt zwany Astrium. Otwiera sanktuarium na innej planecie. W środku jest lista wrażliwych na moc dzieci z całej galaktyki. Ale Imperium też jej szuka. Jakie Imperium? To Imperium. To, które chce zgładzić wszystkich wrażliwych na moc, by nikt nie mógł się mu przeciwstawić. Więc niedługo zawita i na Datomirę. Tak jak wojna. Pomogę ci znaleźć to Astrium. To miejsce jest... Mamy. Tak. To istnieje. Merin, to może być klucz do następnego pokolenia Jedi. Cieszę się z tobą. I twoimi Jedi. Ale nic nie przewróci mego ludu. Tak. Po czystce... Byłem sam przez bardzo długo w ukryciu. Bałem się, że odkryją, kim jestem albo czym jestem. Co się zmieniło? Mój dobry przyjaciel kazał mi szukać własnego miejsca w galaktyce. I posłuchałeś? Cóż, nie, ale... Życie zmusza ludzi do działania, nawet wbrew ich woli. I oto jestem. W tym dziwnym miejscu. Wbrew woli. Dołączę do was. Poważnie? Spędziłam lata, czekając na szansę pomszczenia moich sióstr. Dość mam czekania. Chcę walczyć u twego boku. Siostry Nocy i Jedi nie podróżują razem, lecz... ocalali. Zmieniamy się. Tak. Tak, to prawda. Co ty na to, Bidi? Zgadzam się. Tylko trzeba będzie przekonać moją załogę. Więc ich przekonamy. Nie da się przejść. Już się da. Odniosłaś też te poprzednie? Tak. Byłam ciekawa, co zrobisz z Malikosem. Sprawdzałaś mnie? Dałeś. Gratulacje. Mogę na ciebie liczyć? Dasz sobie radę. Yeah.
kolejny z tym! Kobieta, z którą podróżujesz. Kim jest? Sir? Skąd o niej wiesz? Widziałam twoich towarzyszy. Malikos chciał ich śmierci, ale nie stanowili zagrożenia. Sir... była kiedyś Jedi. To długa historia. Może kiedy... Spotkamy się przy statku.
Siostra nocy przeżyła. Jest w niej coś znajomego. Znalazłeś to. Wow, a to kto? Co to niby ma znaczyć? Znaczy, że do was dołączę. Sir, Gris, to jest Merin. Co? Jest wiedźmą, co nie? Siostrą nocy. Twój lęk jest niepotrzebny. Bez niej nie znalazłbym Astrium. Pomogła mi z Malikosem. Ufam jej. A my ufamy tobie. Ty musisz na to zasłużyć. Niech będzie. Rozgość się. Tylko, żeby jej coś nie odbiło. Witaj na pokładzie. Lubią cię. Nie rozumiem, co mówisz. Kolejny cel podróży? Wsłuchaj się w instynkt. Ten Cordova nie daje mojemu statkowi chwili wytchnienia. Od zawsze chciał zbadać całą galaktykę. A ty nie? Odwiedziliśmy wiele planet. Grobowce i świątynie związane z Zefo i Jedi. W końcu miałam dość. A jemu ciągle było mało. Biedny stary wariat został sam. Zawsze był sam. Nawet ze mną. Na pracy i przyszłości zależało mu najbardziej na świecie. Nigdy nie miał czasu. Zawsze gdzieś pędził. Na Bogano po raz pierwszy sprawiał wrażenie, że zapuścił korzenie. Przez krótką chwilę. Dobra, młody. Siadaj. Jesteśmy na miejscu. Zadziała? Cordovie się udało. Tobie też może. Ma rację. O, hej, zgłodniał ktoś już może? Myślałem, żeby zrobić trochę steków ze skaza. Przepraszam, przeszkadzam? Nie, kapitanie. I nie dotarlibyśmy tu bez ciebie. O, no ja... To prawda, Gris. Dzięki. Mam nadzieję, że wleziesz tam i znajdziesz to holocoś. Holokron. Jesteś pewien, że powinieneś go znaleźć? Co masz na myśli? Dzieciaki z tej listy. Jeśli je zabierzesz i zrobisz z nich Jedi, nie będą też ścigane? Nie, nie mogę pozwolić, by wpadł w ręce Imperium. Pomoże położyć kres Imperium. O, hej, zmiana planów. Docieramy! A, Gris? Tak? Poproszę krwisty stek.
Dobra, biorę się za to! Hej, poczekaj. Wiem, że szukasz tego holokronu. Nieźle, pamiętałeś. Też idziesz? O, nie, nie, nie ma mowy, nie. Chciałem tylko powiedzieć, że te dzieciaki, które mamy znaleźć, dobrze, że trafią na ciebie. Raczej na nas. Siedzimy w tym razem. Powiem ci, że trochę mi ulżyło, bo będą potrzebowały czegoś więcej niż tych twoich wymyślnych sztuczek. Ach tak? Praktycznych rad, wzorców, kogoś godnego naśladowania. Pilotowanie statku to nie lada sztuka. Ale pod warunkiem, że zostanę. Zapamiętam. Świetnie, świetnie. Dobra. Powodzenia. Poczekaj. Kal, masz chwilę? Wiele przeszedłeś, by się tu dostać. Ale sanktuarium jest niewiadomą. Kordowa ukrył w nim holokron. Muszę go zdobyć. To się liczy. Kordowa chciał za wszelką cenę go ochronić. Martwisz się o mnie. Nie chcę sama szkolić tych wszystkich młodzików. Nic mi nie będzie. Poza tym mam Billy. Wiem. Bądź ostrożny. Pamiętaj, że możecie trafić na coś nieoczekiwanego. Dzięki. Damy radę. Na spokojnie. Uważajcie na siebie. Coś mi nie pasuje w tym miejscu. To miejsce ma inną energię. Różni się od Datomiry. Tak. Datomira jest złożona. Jej prastarą siłę spowijają cienie. Bogano sprawia wrażenie banalnego. Nie mogę tego zrozumieć. Jest wyjątkowe. A Zefo wznieśli tu sanktuarium. W którym czeka holokron. Ukryty. Do czego zmierzasz? Ta planeta pozostała nietknięta przez stulecia. Czy życiu tych, których chcesz chronić, coś groziło, nim zacząłeś szukać? O, czołem. Masz nowego kumpla? Mały. Co tam masz, Bidi?
miejsca, by badać sferę. Wciąż czuć tu te emocje. Stwór wygląda, jakby cuchnął gorzej niż gryz. Mały, pomóż! Billy, z tym! Może bronił swojej rodziny. Bidi! Co tam jest? Co znalazłeś? Ani drgną. Powinniśmy ruszać? Chodź, mały. Nieźle. Co to, mały? Wyczuwam coś dziwnego. To zabrzmi dziwnie, ale to chyba Astrium. Im bliżej sanktuarium, tym mocniej to czuję. Ostrożnie, mały. Nadal nie wiemy, jak to działa.
Dzięki. To do dzieła, Bidi. Wielki holokron. Z tą ścianą jest coś... Tak, sprawdźmy to. Ukażę im ścieżkę mocy. Mistrzu Kestisie. Zaczniemy od szkolenia fizycznego. Czym jest moc? Zbierzmy się tutaj. Mistrzu Kestisie, myślisz, że Imperium nas znajdzie? Jeśli się poddasz, może oszczędzimy najmłodszych. Właśnie tak, na kolana.
czułem, że cię tu zobaczę. O, cóż za wyjątkowa przenikliwość. Myślałam, że twoją największą zaletą jest godny podziwu upór w ponoszeniu ciągłych porażek. Popełniłaś błąd, oszczędzając mnie na bracę. To drobiazg. Oszczędziłam nic nieznaczącego padawana, by zdobyć coś, co da mi przychylność Imperatora. Myślisz, że pozwolę ci odejść z Holokronem? Oczywiście, że nie. Oboje jesteśmy dumni. Ale twoja duma kosztowała cię życie wszystkich wrażliwych na moc dzieci z tej listy. Twoje zresztą też. Jak mówiłaś, Trilla, jestem uparty. Musimy się trzymać razem. Nie. Postaram się ich odciągnąć, zatoczę koło i wrócę. Zostań z adeptami, Trillo. Niech moc będzie z tobą. Mistrzyni! Nie zostawiaj nas! Trilla, co się stanie? Jest dobrze. Jest dobrze.
rady! Hej, zajrzyj tu! Dobra, Bidi, o co chodzi?
się! Sir. Wiem, co się stało. Między tobą i Trillą. Co obie przeszłyście. Tak mi przykro. Byłem arogancki, głupi. Nie umiem pojąć, przez co przeszłaś. Ona ma holokron. I nie wiem, dokąd go zabiera. Odpowiadam za drogę, jaką kroczy Trilla. A to, co teraz uczyni, to cena wszystkich moich błędów. Nasze błędy to przeszłość. Naszą odpowiedzialność pokażemy, podejmując kolejny krok. To się liczy. Tego mnie uczyłaś. Masz rację. Wiem, dokąd go zabiera. Do fortecy. Biorą tam Jedi. To siedziba inkwizytorów. I miejsce udręki. Miejsce, z którego uciekłam. Nie sądziłam, że jeszcze tam wrócę. Nie udasz się tam sama. Tylko z przyjacielem. Nie. Będzie ze mną Jedi. Klęknij. Sprawa Rady Jedi i z woli mocy Kalu Kestisie. Wstań, rycerzu Jedi. Jesteś gotów. Jak i ty.
Robisz spore postępy, Kal. Robisz spore postępy, Kal. Ta podróż mocno nadwerężyła modliszkę. Wcześniej była w dobrym stanie? Była arcydziełem, ale teraz... Nie zdziw się, jeśli wyślę ci rachunek. Komuś brakuje kasy. Znaczy, trochę, tak. Po części masz rację, ale już przywykłem. Byłaś kiedyś bogata? Dla Jedi bogactwo nie jest najważniejsze. Też zawsze byłem biedny, ale nie było źle. W mojej ekipie czasem wpadała jakaś fucha. Wtedy zacząłem grać w zabaka. Do tej gry potrzebne są kredyty. To dziwny wybór. Byliśmy mali. Stawialiśmy różne rzeczy, od żarcia po śmieszne kamienie. Niestety wszystko się zmieniło, gdy podrośliśmy. Śmieszne kamienie przestały już wystarczać. Galaktyka byłaby lepsza, gdyby tak było. Pora lądować, chodź tu. Niedobrze. Mają taką obronę, że zwykłe sztuczki nic nie dadzą. Mogę pomóc. Co masz na myśli? Rytuał ukryje statek. Chyba. Rytuał? Ona się zna na tych sprawach. Co? Hola, hola, zaczekajcie. Co trzeba będzie zrobić? Złożyć ofiarę. Nada się jedna z twoich rąk. Że co? Nie spinaj się tak. Poczekam z przodu. Użyczcie mi siły. Siostry, matko, użyczcie mi siły. Cokolwiek robi, to działa. Mamy jakieś szanse? Stawiam na ciebie, młody. Ruszajmy. Kiedy wejdę, uruchomię ich poziom obronny. Potem unieszkodliwię czujniki, żeby modliszka mogła nas zabrać. Ty znajdziesz holokron. Nie lepiej trzymać się razem? Czuję przyciąganie. Stawką jest życie każdego dziecka z tej listy. Cokolwiek się stanie, cokolwiek zobaczysz, nie martw się o mnie, tylko... Weź go i uciekaj. Zbliżamy się do fortecy. Już czas. Thank you.
zobaczysz co. Ruszyć się tutaj. Słusznie. Już po tobie. Pilnujcie się. Nie tak blisko. Kal, jesteś tam? Tak. Dobrze cię słyszeć, Sir. Zlokalizowałam holokron. Przesyłam ci współrzędne. Rozumiem. Wyruszamy. Drogie drzwi, oto Busy One. Zidentyfikowano położenie agresora. Trafiłem go! Zastrzelić się! Biorę się za to! Niech ktoś mnie zmieni! Uwaga! Jest naprawdę niebezpieczny! Nie zatrzymywać się! Strzelać do niego! Rozumiem. Nie możemy przegrać, prawda? Musimy go powstrzymać! Za bardzo się boisz, Jedi? Chyba już starczy. No proszę, boi się! Muszę wziąć z tym, Billy. Zauważono wroga. Niewydajny człowiek. Mógłby nas też trafić? Celuję! To chyba... Potrzebuję czasu! Nie zdołasz uciec. Błąd skanerów. Operacja kontrolowana. Sir, oczyściłem okolice, ale Imperium mnie tu zamknęło. Jakieś pomysły? Kal, poszukaj sterowni. Mam pewien plan. Chyba w jakiejś jestem. Trzeba prądu. Trzeba prądu.
Widziałeś, BD? No, coś się zadziało. Zobaczmy co. Unieruchomiłam zewnętrzne pole siłowe fortecy. Zalej bazę i płyń do głównej warowni. To się nazywa plan. Spotkamy się w środku. Powodzenia. Przyjąłem. Chodźmy, BD. Ta sekcja wygląda marnie. Ciekawe rzeczy.